Witam serdecznie wszystkich Państwa na kolejnym już spotkaniu, to czwartym spotkaniu z cyklu Zasłużeni dla Igier. Otóż jesteśmy nieustannie w celebrowaniu, w celebracji jubileuszu naszego powstania, czyli 35-lecia powołania do życia Wigielskiego Parku Narodowego. Czwarte spotkanie i tym razem również będziemy sięgali do początków Parku Narodowego, a nawet może nieco głębiej. Tak się złożyło, że dzisiejszym moderatorem będzie pan Maciej Ambroziewicz, którego na końcu, ale za moment poproszę. Staram się podpytać, co będzie takim środkiem ciężkości i o czym będziemy rozmawiali. Oczywiście stwierdził, że niczym się nie podzieli, podobnie jak i z naszymi dzisiejszymi szacownymi gośćmi, bo ma być bardzo dynamicznie, niespodziewanie, spontanicznie i nieprzewidywalnie. Więc budując atmosferę, już Państwa ostrzegam, że takie pytania na pewno będą padały. Ale mówię o tym, chcąc poczynić wprowadzenie, ale nie zabrać zbyt wiele czasu. Chciałbym słów kilka powiedzieć o naszych dzisiejszych gościach, a są nimi. I bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pani Alicja Andrulewicz. Informacji o pani Alicji jest bardzo niewiele. Tak jakby pani objawiana była jakąś tajemnicą związaną z pracą w jakichś służbach specjalnych. Tak, że co nieco udało mi się zdobyć. Otóż pracowała pani w PTT-u swego czasu. No i to był ten okres, kiedy zadzierzgnęły, czyli zazębiły się ścieżki naszego drugiego prelegenta, o którym słów kilka powiem, czyli Jarosława Borejszo. Ale my panią Alicję, ja szczególnie, myślę, że wiele osób z Państwa tutaj obecnych, kojarzę jako naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a później była pani dyrektorką SOP-u. I to jest ta chwila, kiedy ja miałem okazję panią poznać. To bardzo miłe doświadczenie, nie ukrywam, bo to się zbiegło z celebrowaniem 30-lecia powołania Parku Narodowego. Tak, byliśmy niezwykle mile przyjęci. Właśnie w SOP-u użyczyła nam pani podwoi i dzięki to, między innymi pani, to wydarzenie miało także uroczysty i odświętny charakter. Proszę Państwa, Jarosław Borejszo, drugi nasz prelegent. Cóż powiedzieć, jak się park uformował, no to przybywali różni ludzie z różnych stron i jak to napisała nasza koleżanka tutaj we wstępie, z tego co zapożyczyłem od Eli Perkowskiej, gdzie młodzież wyjeżdżała z Suwalszczyzny, a Jarek tutaj przyjechał. Nie przyjechał sam, bo przyjechał ze swoją małżonką. Nie, sam. Dopiero po 4 latach. Dopiero po 4 latach. Czyli trochę to trwało, zanim namówiłeś, prawda, Ewa, żeby poszła za twoim śladem. Otóż, proszę Państwa, turysta. W każdym tego słowa znaczeniu. W sensie takie uprawiania turystyki. Dziedziny długo by trzeba wymieniać, od narciarstwa, rowerów, kajakowania, bo to chyba bardziej na kajakarstwo tak jak pochłonęło, poznawania różnych przestrzeni, dalszych, bliższych, pracownik Parku Narodowego i Krajobrazowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, dyrektor dwóch parków istotnych tutaj na naszej przestrzeni, człowiek, który ukształtował sieć turystyczną Parku Narodowego i to, że jesteśmy otwarci w takim, a nie innym kształcie, z dobrymi, jak i złymi z konsekwencjami, no zawdzięczamy oczywiście, z dobrymi, to była taka wielka prowokacja, to one dominują, zawdzięczamy panu Jarosławowi Borejszu. Żeby zachować proporcje, jeśli chodzi o prezentację, na tym poprzestanę. Maciej Ambroziewicz, już pozwoliłem sobie wskazać osobę, która będzie zadawała dzisiaj pytania. W sposób szczególny również witam wszystkich Państwa. Proszę wybaczyć, nie będę wymieniał i wskazywał kolejno Państwa, ponieważ wszyscy jesteście tak szczególni, tak ważni i tak zasłużeni, że nikogo nie będę wyróżniał. Cieszę się niezmiernie, że jesteście Państwo z nami na sali. Nie zabieram więcej czasu. Bardzo proszę Pani Alicjo. Ach, jeszcze proszę zwrócić uwagę, jak zadbano o szczegóły. Otóż sięgamy wstecz, 35 lat temu, to był ten okres, kiedy ten trochę siermiężny PRL się wycofywał, a wchodziły inne sprzęty również w tym znaczeniu turystycznym. Słucham? Nie ma piasku, ale to byłoby takie zbyt dosłowne. Także Pani Alicjo, Pani, proszę, ażeby usiadła Pani na tym fotelu lekko podwyższanym.
Jarku, bardzo proszę tutaj. Miło się składać. Maćku? Nie, boję się, bo mój rzeczaczek się zarwał, jak usiadłem. Miał tak spardziałą szmatę, że mam nadzieję, że mnie się uda. Proszę Państwa, nie ukrywam, że to pochodzi z moich prywatnych zbiorów rodzinnych. Zresztą, te zdjęcia, które widać, też pochodzą z moich zbiorów rodzinnych, bo chciałem udowodnić, że jako ignorant w wielu dziedzinach, tutaj mam doświadczenie osobiste. I to zdjęcie już kiedyś pokazywałem. Oczywiście tutaj widzimy Zatokę Sługajską, tu widzimy stary folwark, tu widzimy dwoje młodych ludzi, którzy myją samochód w rezerwacie obecnym jezioro Muliczne, wtedy plaża miejska Suwa, taka nieformalna. A tutaj młodzieniec na tle plaży, ten młodzieniec, może Państwo rozpoznajecie. Ścigamy po oczach. A ta dziewczynka to żona, tak? Proszę Państwa, nie ukrywam, że chciałem pójść krok dalej i miałem przynieść materace takie leżakowe i chciałem dać szansę, żeby Państwo na zawody je nadmuchali, prawda? Ale pomyślałam sobie, żeby to było już nadto i nie chciałam się już ani narażać Alicji. Pozwólcie, że nie będę udawał, że jesteśmy na panu, tylko jesteśmy na tym, od kilkudziesięciu lat się znamy, także nie będę tego udawał. Proszę Państwa, rzeczywiście przygotowałem szereg pytań, bardzo prosto. Nie będę pytał się o lata, nie będę się pytał o stan cywilny, ale zapytam się o to, co jest sędem. Prawda, pan dyrektor już do tego nawiązał. Właśnie, skąd jesteście? Bo zwykle jest tak, że jak ja przedstawiam czasami tego kolegę Jarosława, to mówię, że on jest z Warszawy. Bardzo mocno oburza. Ale proszę Państwa, no ja wszystko staram się dzielić maksymalnie prosto. Wszystko, co jest na południe od Chłomży, to Warszawa, prawda? Bo z geografią jest różnie. Ale właśnie, Jarku, zacznę od Ciebie, tak proszę. No właśnie, skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd są Państwo? Alicjo, skąd jesteś? Bo ja zwykle dzielę tych, którzy tu mieszkają na Starszczyźnie, a tych, którzy są tacy jak ja, tacy powiedzmy nudno gdyby wkomponowani w tym przestrzeń, czyli jak Pan Dyrektor Kuszcza, ja, bo to jesteśmy urodzeni, droga nasza pani Prezydent, która również jest tak samo nudno wkomponowana w tę Starszczyźnę. Nas jest tutaj troszkę więcej takich nudno wkomponowanych, ale są też takie osoby, które zakochały się w tym miejscu i tu osiadły. Ja pomijam kategorię, której najbardziej nie lubię, przekrętowców, którzy nabroili gdzieś tam w Rzeszowie, w Szczecinie i we Wrocławiu i tu przyjechali dalej bronić. No to przekrętowców sobie zostawimy. Drodzy Państwo, skąd jesteście? Alicja. No cieszę się bardzo, że mogę na to pytanie. Znam odpowiedź na to pytanie. Jestem z urodzenia Suwalczanką. Urodziłam się i wychowałam na ulicy Stasica nad rzeką Czarnochańczą. Nasza posesja, rodzice wybudowali tam dom bardzo wcześnie, w latach 57, już on powstał. A wcześniej tam mieszkali, mama mieszkała u swojej cioci, bo ich dom po wojnie się spalił. I nigdy z Suwałk nie wyjechałam, chociaż to nie jest tak do końca prawda, bo raz spróbowałam wyjechać, ale jak szybko wyjechałam, tak szybko wróciłam, mój wyjazd trwał tylko 2 tygodnie, powiedziałam, że nie, wracam do Suwał. I to jest moje miejsce do życia, moja przestrzeń. Kocham to miejsce. Nie potrafię mieszkać gdzie indziej. Nawet jak wyjeżdżam, to wracam tutaj szybko. I całe życie moje osobiste i zawodowe jest związane z Suwałkami, Suwalszczyzną, kulturą, dziedzictwem kulturowym i turystyką. Trochę poprawię pana dyrektora. Nie byłam naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu, ale Kultury, Turystyki i Promocji. Teraz to się zmieniło, pani nowa naczelnik zajmuje się sportem, ale nie na zakresie turystyki i promocji. Więc tak przydługo, ale rzeczywiście jest złożone. Ja może na początku powiem, że czuję się trochę onieśmielony, że tutaj siedzę, ponieważ jeszcze pracuję w Igielskim Parku, jeszcze jakby nie zwijam swojego interesu tutaj. A i też chciałem podkreślić, że na moim miejscu próbowaliśmy, żeby zasiadły osoby bardziej godne, bo chcieliśmy namówić i Małgosię Pawłowską z PTTK, ale niestety nie udało się jej namówić i Elżbietę Niedzielko też nie udało jej się namówić, stąd tak się okazało, że ja się tu znalazłem. Nie ukrywam, że Alicja zasugerowała, no skoro oni nie mogą, to może Jarek.
Pamiętam, że dziękuję. To prawda. Bardzo ci dziękuję. Dobrze, teraz przekonam na liczbę. Ja się urodziłem wprawdzie w pięknym mieście Żyrardów, ale to tylko dlatego, że tam był szpital, bo w Rodzisku Mazowieckim, w którym spędziłem młodość, szpitala wtedy jeszcze nie było. Ale Grodzisk Mazowiecki to jest takie miejsce mojej rodziny gdzieś tam w przelocie, ponieważ moja rodzina wywodzi się z bardzo różnych okolic. Rodzina mojego ojca z Wilna, a moja mama jest dzieckiem, można powiedzieć, rodziny żołnierskiej, ponieważ mój dziadek pochodził ze wsi Bogu Chwała pod Środą Wielkopolską, czyli był poznaniakiem. Ale go, przemieszczając się po różnych garnizonach wojskowych, w końcu znalazł się w Ostrołęce i tam poznał swoją przyszłą żonę, Kurpiankę. Także moja mama to jest taka na pół poznanianka, na pół Kurpianka, a ojciec z Wilna, także jak sobie połączyć te wszystkie odległości, to wychodzą suwałki. No to mniej więcej jest to bardzo dobre. Skąd przybyliście? No właśnie, ale może byśmy powiedzieli kilka zdań na temat stanu wyjściowego. Stanu wyjściowego, czyli jak się ta turystyka z waszym udziałem zaczęła, bo ja pokazałem te zdjęcia tutaj i to jest stan lata 60. już, 70., a my mówimy o lata 80., a w zasadzie przełom lat 80. i 90. Czyli ten taki okres tego przełomu, bo pamiętajmy o tym, że jest Park Narodowy, przed 35 laty powstał w okresie przełomu. I co jest ciekawe, powstanie parku w zasadzie minęło bez echa większego, bo ludzie byli zajęci zwykłą walką o przetrwanie i myślę, że to też trzeba tutaj powiedzieć, czy ta rekreacja i turystyka była wtedy, u schyłku lat 80., początku 90. dla ludzi istotna akcja. Jak to było? Myślę, że tak, że turystyka w tym regionie zawsze była istotną dziedziną, ponieważ tych odwiedzających turystów było tutaj sporo. Był to region pozbawiony dobrej infrastruktury, dobrych dróg, ale ta siermiężność występowała, chociażby ja rozpoczynałem, gdy pan rektor był uprzejmy wspomnieć, po studiach po Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Turystyki i Rekreacji, rozpoczynałam swoją pracę w PTTK-u, odpowiedzialna byłam za rozwój turystyki kwalifikowanej, teraz byśmy powiedzieli survivalowej, i za tworzenie kół turystyczno-krajoznawczych w szkołach podstawowych i średnich. Wyobraźcie sobie Państwo, że to było bardzo takie ważne działanie, żeby te koła krajoznawcze powstawały, żeby młodzież miała styczność z turystyką, z rajdami, o właśnie rajdy, organizacja rajdów, spotkań na terenie Wielkiego Parku Narodowego była bardzo istotna. A nasz ówczesny prezes, niestety nieżyjący, Andrzej Kolenkiewicz, prezes PTTK, miał do tego bardzo takie ciekawe podejście. Jak organizowaliśmy turnieje turystyczno-krajoznawcze dla tej młodzieży, która skupionej w kołach turystycznych, szkolnych, on mówi, kochani, nie siedźcie tu w biurze, wszak jesteście turystami. Namioty, te dmuchane materace, przypomniane przez ciebie, których w PTTK było bardzo dużo, one były tak poklejone, jak pamiętam, w czasie poza sezonem turystycznym to myło się ten sprzęt i kleiło, bo nie stać było na nowy, nikt tego nie dotował, a organizowało się te wydarzenia z zakresu turystyki krajoznawstwa nieodpłatnie dla młodzieży i my to przygotowywaliśmy właśnie, nasze namioty były rozbite w otoczeniu obecnej kulwiciówki, a w zasadzie resztek kulwiciówki w Starym Fonbarku. Siedzieliśmy w godzinę, to robiliśmy. I ta młodzież potem przyjeżdżała, uczyła się o regionie, bo to były i teoretyczne jakby nie konkursy, ale może takie testy dla tej młodzieży, no i oczywiście praktyczne. Więc ja to pamiętam bardzo dobrze, ale również było wypożyczanie kajaków na te spływy kajakowe. To była podstawowa działalność PTTK-owska też, wypożyczanie kajaków na spływ kajakowy Czarną Hańczą, rozpoczynający się właśnie tutaj z tego folwarku z Figier. Więc my byliśmy, nikt nie pracował dla pieniędzy, nikt nie brał nadgodzin. No, pensja wynosiła jakieś 16-17 dolarów miesięcznie. No tutaj powiem, że moja mama to zawsze mnie pytała, ale ty coś zarabiasz, pracujesz? Ale
czy Alicja, jeśli pozwolisz przerwać w tym momencie, to jeśli chodzi o Jarka, to ja to doprecyzuję, to pytanie, nie ma chyba takiego słowa, właśnie mówiąc, doprecyzować. Ale nie ukrywam, proszę Państwa, że część z Państwa zachęciłem obietnicą czy wizją, że Pan Borysio wpłynie do sali na kajak po schodach. A to nie wiedziałem. Się przygotował. Ja nie wszystko musisz wiedzieć w tym momencie, ale parę pytań się jeszcze czeka. Tym niemniej, Twój kontakt z Suwalszczyzną zaczął się chyba od wędrówek kajakowych. Zanim się popularniłeś, czyli jakby byłeś klientem poniekąd, To prawda. Fotografowałeś. Mój kontakt pierwszy z Suwalszczyzną to jest koniec lat 70., kiedy przyjeżdżałem z Mongolicem na ryby, nad jezioro Kałatuś, do wsi Jenorajście, do gospodarstwa pana Wołkanisa. To jest naprzeciwko kolonii kormoranów i czapli. To takie gospodarstwo bardzo piękne i tam parę razy byliśmy, byłem z ojcem, a potem taki chyba taki bardziej spektakularny mój tutaj rajd, to był wyjazd kajakowy, byłem po trzeciej klasie liceum, naszą ekipą, naszej drużyny kajakowej z Milanówka, pochodziłem do liceum z Milanówku, przyjechaliśmy z własnym sprzętem, mój ojciec, który jeździł ciężarówką, miał prywatny transport, przywiózł nam te kajaki na ciężarówce do wsi Bakałażewo i zrobiliśmy trasę z Bakałażewa rozchudą w dół, blizną pod prąd, potem przewózka na wozach z nad jeziora Blizna na jezioro Wigry kajaków, jezioro Wigry, Czarna Hańcza, Kale Augustowski i na tym ja zakończyłem, a moja ekipa popłynęła do Warszawy. Gdyby ta historia wydarzyła się teraz, to w zasadzie ci cenerzyci internetowi, klasujący po tym mordozgrozie, który nazwany jest Facebookiem, a teraz by mówili, że to w zasadzie tak podróż do źródeł Amazonki, prawda? Tak, tak, to była wyprawa naprawdę poważna i wtedy miałem pierwszy kontakt z Wigrami, pierwszy nocleg na jednej z wysp, wigierskich, no i dużo różnych fajnych przygód. Także to było takie poznanie Suwalszczyzny, no takie przykrojowe. Czyli taka miłość do Suwalszczyzny nie nasuwała się tak nudno jak u Alicji, że mieszkała pod Czarnochęcą i nie było wyjścia. Nie tak świadomie brałeś pod Tak. Oczywiście to, że trafiłem na Suwalszczyznę po studiach, to z jednej strony była moja świadomość, bo Suwalszczyzna bardzo mi odpowiadała, bo uważałem, że w niej jest wszystko, co ja kocham, bo tak, ja kocham góry, przez wiele lat bardzo dużo chodziłem po górach, w czasach studenckich i trochę postudenckich, ale tam mi brakowało jezior, a tutaj jak pojechałem do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zobaczyłem i góry, i jeziora i stwierdziłem, tak, to jest tu. No właśnie, proszę Państwa, to było miło, prawda? Teraz było miło, tak Państwo sobie powiedzieliście, ale teraz dojdźmy teraz do tego, jak się to wszystko zaczęło, bo proszę Państwa, ja akurat pracowałem w takiej instytucji na samym początku po studiach, to jest w Łokach, Biuro Planowania Przestrzennego. I Biuro Planowania Przestrzennego w tamtych czasach planowało wszystko. Ilość miejsc parkingowych, ci, którzy mieszkają na osiedlach wiedzą, jak to genialnie wyszło, prawda, bo przypadało, jeden samochód przypadł na 3,5 godziny, prawda? I 3,5 godziny jeden samochód. No teraz mamy 3 samochody na 1 godzinę. Także jest jakby inna proporcja. Planowało się wszystko, planowało się również turystykę. I liczyło się wszystko bardzo prosto, bo do lat 80. na Suwalszczyźnie, tutaj nad Wigrami, bywało 35 tysięcy ludzi. Co roku 35 tysięcy ludzi. Dawało się to prosto policzyć, bo wybierało się spis z GS-u, który wytwarzał chleb, takie duże chleby. Tutaj nie ma młodych ludzi, jest tutaj w Izbie, widzę parę młodych ludzi, nie wiedzą, kiedyś to były większe. I dzieliło się na cztery części i wychodziło, ile sprzedawało się chlebu, to dzieliło się na cztery części i wychodziła ilość turystów. Czuło się bardzo proste. Jak Państwo zaczęli się swoją działalność, to wszystko stało się mniej proste, bo powstał Wigierski Park Narodowy, który zawłaszczył określoną przestrzeń. Właśnie, Alicja, to było. Konflikty, bo ja powiem, że byłem wtedy radnym. Byłem radnym i pamiętam, że zostałem jako młody, doświadczony radny zepchnięty do dyskusji z dyrektorami parku wtedy i pracownikami. I mówiąc szczerze, wtedy były konflikty, bo pamiętam o tym, że wokół Wigier było sporo różnych ośrodków. Nowy powstał park. Jak to wyglądało? No, to fakt, że to Wigierski Park Narodowy, prawda? Powstaje Wigierski Park Narodowy w pięknym miejscu. Jak gdyby wszyscy powinni czuć się dumni, że takie dobro ogólnonarodowe, prawda?
prawda, że tu cała Polska będzie zjeżdżała. Mamy park narodowy. Nie, takiej atmosfery właśnie nie było. Była atmosfera konfliktu, bo żyli tutaj mieszkańcy, oni zajmowali tę przestrzeń, żyli z dziada, pradziada, prowadzili swoją działalność rolniczą, turystyczną, okołoturystyczną. Branża turystyczna no, zajeżdżała ten park, można powiedzieć, bo w tych czasach ten ekosystem był już mocno nadwyrężony, bo te ośrodki pamiętamy wszyscy. To była bardzo kiepska infrastruktura, słaba, nie było, chodzi o ścieki, nie było to zabezpieczone jakoś, to po prostu no, szło na żywioł, można tak powiedzieć. Jeśli tu się wtrącę, pamiętam, że Sławojkinia na taką Supeńską były robione z płyt piśniowych, które służyły w czasie manifestacji kryszy majowych jako dekoracja. Ja sobie pomyślałem, że korzystając z tego przybytku, w jakiś minimalny sposób odbyłem udział systemu. Tak właśnie. I tej dumy jakby nie było. Nie było czuć tej dumy, tylko było czuć ten narastający konflikt, że jak to, to teraz te szlabany. To było okropne pytanie kierowane od turystów z Polski w kierunku branży turystycznej, że czy to prawda, że teraz jest zakaz wjazdu do parku, że pojawiły się te szlabany i że my nie możemy przyjeżdżać i w ogóle co to jest? Czyli dominowało to wredne pytanie, czy jest autentyczny zakaz. I to trzeba było sobie z tym radzić, jakoś mówić, że no owszem, powstał park, są szlabany, ale przecież park ma swoją infrastrukturę, będą chronili, będą udostępniali. Potem pojawiły się dopiero kładki drewniane, punkty widokowe. Wiele później. O wiele później, ale ten moment, o który pyta Maciej, no po prostu był niemiły dla branży, niemiły tutaj dla tych, którzy pracowali w branży turystycznej, dla stowarzyszeń turystycznych, bo ich też nie było wiele, się umówmy. PTTK najstarsza, później też powstała ta organizacja turystyczna. W zasadzie był tylko PTTK. Dopiero 90 chyba 3-4 rok zaczęły powstawać. Pierwsze, pamiętam, że ten Osiński starał się robić coś tam. Tak, i właśnie pan Osiński starał się robić coś w tej branży. Tutaj przypomnę, bo nie wszyscy będą to pamiętali, ale pojawił się taki program Strudera w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES, mały, niewielki, którym się ARES nie chciał zajmować, bo był jakby za mały, bo oni dostawali większe te granty, a ten mały program, jak ja się temu przyjrzałam, bo pan prezes Jacek Bibin skierował do mnie tę prośbę, czy ja bym nie chciała jakby rozkminić, powiem tak kolokwialnie, tego grantu i nie skorzystać z tego razem z gminami i z Biurem Planowania Przestrzennego, z ówczesnym dyrektorem Kanozą. Ja myślę sobie, Jezu, co on tutaj mówi? Ja tego nie rozumiem w ogóle, bo to nie było takie oczywiste, te środki przedakcesyjne na turystykę, ale oczywiście się tego podjęłam i wtedy powstało pierwsze oznakowanie drewniane w formie takich kolorowych drewnianych desek, elipsy. To oznakowanie, to jeszcze pani dyrektor powinna pamiętać relikty w Suwalskim Parku Krajobrazowym, w Wigielskim Parku Krajobrazowym i pan Osiński właśnie, jak kończyła się era województwa suwalskiego, to był uprzejmy to przywołać, że no tak powiedział kolokwialnie, że to dzięki pani Alicji Andrulewicz powstało to oznakowanie, a wtedy pamiętam, zaczęłam metodycznie, po prostu nie wiem skąd była ta odwaga, mimo tego wieku, zaprosiłam wszystkich wójtów gmin z terenu powiatu suwalskiego, żeby im przedstawić założenia tego, całej tej koncepcji, tego pomysłu. Oni byli przerażeni, ale szczęśliwi, że coś się dzieje, że na terenie ich gmin będą te oznakowania, bo wcześniej powinniśmy też powiedzieć, że ten teren w ogóle nie był oznakowany. Nie do końca, która to jest taka lekcja, bo dostałem od Jarka zdjęcie, historyczne zdjęcie, gdzie mający jeszcze bujną czuprynę obecny tu na sali doktor Łuziński maluje coś na drzewie. To jest chyba nie jest to chyba miłosny, tylko chyba jest to znak. Jaką? To jest te zdjęcie, które ty robiłeś, bo na tym zdjęciu całkiem przypadkiem przypomniała jakaś młoda niewiasta. To jest początek lat 90., prawda? Także to oznakowanie chyba jednak. Oznakowanie było i tutaj, przepraszam, ale szkoda, jedno zdanie, tak tytułem takiego wyjaśnienia, bo rzeczywiście oznakowanie te turystyczne na drzewach pojawiało się i młodzież właśnie malowała
między innymi z technikum mechanicznego. I oni są z tego bardzo dumni, że kiedyś w wakacje właśnie ja, na drzewo. Ja to było z tym właśnie oznakowaniem teraz z tymi szlakami. Na samym początku, zanim dojdziemy do konfliktu. Według mojej wiedzy to pierwsze oznakowania szlaków turystycznych na Suwalszczyźnie pojawiły się już przed II wojną światową. No właśnie, tak mi się też wydaje. I również po II wojnie światowej, takimi podejrzewam falami, etapami, te szlaki były wymyślane, projektowane, znakowane i te znaki szlaków nawet do dzisiaj w pewnych dzikich ostępach Wigierskiego Parku jeszcze możemy odnaleźć. Ja pamiętam, że tutaj jest pani dyrektor SSPK. Ja pamiętam, że się chodziło jeszcze szlakami, bo były te szlaki wyznaczone w połowie lat 80. No to tak było. 70 też były, tak. Natomiast to, co się stało po utworzeniu Wigierskiego Parku, to była taka reforma związana z powstaniem parku, z potrzebą przeorganizowania tych szlaków starych, bo one istniały, lepiej czy gorzej, ale istniały, ale w związku z tym, że pewne reżimy ochronne zaistniały, trzeba było te przebiegi tych szlaków zmienić, ale również trzeba było ich dodać więcej, żeby ludzie mogli w różne ciekawe miejsca parku dotrzeć. Bo te szlaki jakby przed parkiem utrzymywał PTT. Tak. I potem się to stało, że PTT jakby oddał prowadzenie szlaków. To wynikało. Znaczy to nie to nie zupełnie. Było oddanie. To nie było oddanie. To nie zupełnie tak, bo tak się chyba nie stało, że w momencie, kiedy utworzono Wigierski Park Narodowy, a nawet jeszcze przed samym utworzeniem parku, już zlecono wykonanie projektu sieci szlaków turystycznych panu Lechosławowi Hercowi z Warszawy, bardzo wtedy popularnemu krajoznawcy, który miał pojęcie o rzeczy i on z wielkim zaangażowaniem przystąpił do tego projektowania i to, co on zrobił, to nie było wymyślenie czegoś od nowa, tylko było wpięcie się w istniejącą sieć szlaków, ale przeorganizowanie tych szlaków na terenie parku, tak żeby właśnie spełniały nasze wymogi i dodanie jeszcze pewnych paru nowych szlaków. Także te szlaki PTT-kowskie, one dalej istniały w swoim przebiegu, tylko na odcinku w Wigierskim Parku trochę się zmieniły i one cały czas miały status szlaków w sieci PTTK. Tylko nastąpiła taka dobra współpraca z PTT-kiem suwalskim, gdzie umówiliśmy się, że Wigierski Park opiekuje się szlakami w ramach swoich granic, a PTTK tymi odcinkami, które wychodzą poza granice parku i to całkiem fajnie przez wiele lat funkcjonowało. No, trzeba o tym pamiętać, że gdyby Wigierski Park znalazł się na pograniczu nie tylko kilku gmin i kilku powiatów, ale też się znalazł na pograniczu kilku zasięgów PTTK-u, bo znalazł się w zasięgu PTTK-u suwalskiego i PTTK-u augustowskiego. I z tego co wiem, Alicjo, to chemii nie było. No nie było chemii, była rywalizacja. Po prostu była rywalizacja o tego turystę. Jakoś tak Suwałki nigdy nie miały szczęścia do tej miłości do Ełku i do Augustowa. Zawsze coś tam było na pniu. Nawet ta brata, która była z Suwałk, stała się augustowianką. Stała się augustowianką, no tak. Ta wieść o tym sprzeczne. Ale jeszcze jednym zdaniem wrócę, bo może ja się przejęzyczyłam mówiąc o tym znakowaniu. I nie chodziło o znakowanie szlaków, tylko o znakowanie wjazdów do gmin. Wjazdów do gmin. To było zupełnie co innego. I to było bardzo istotne, bo wreszcie ten turysta jadący z Warszawy widzi szyld Jeleniego, a za chwilę Turtur, a za chwilę gdzieś tam w drugim kierunku Stary Kolwark i tak dalej. A to rzeczywiście tak było. Chemii nie było, ale te PTT-ki starały się jakoś wymieniać. No PTT Suwalski zazdrościł Augustowowi, że on ma większy przerób na tych spływach kolejowych. Tak naprawdę stało się w którymś momencie, wtedy właśnie kiedy Park Narodowy zaczął krzepnąć, to Augustów się tak mocno pokłócił, że w zasadzie ten bogaty, a infrastruktura turystyczna typu dawny hotel nad jeziorami, czyli to, co jest teraz Hetmanem, on sobie wygląda to też marnie, bo byliśmy z Jankiem wczoraj, ale nagle to się wszystko rozsypało i PTTK augustowski przestał istnieć szybciej niż Suwalski, mimo że Suwalski jeszcze działał. A Suwalski jeszcze działał, bo działał dzięki temu, że był dość mocny. No Andrzej Korępiewicz jakby nie było, wybudował piękny obiekt dla PTTK-u. PTTK prowadził swoją działalność gospodarczą, imał się różnych zajęć, też wynajmował powierzchnię, bo sporo było tej powierzchni w tym PTTK-u. Był oddział wojewódzki w Suwałkach, więc to też dawało profity. I PTTK miał bardzo zacne grono działaczy turystycznych.
trzeba się pracować w tych czasach, gdzie jeszcze była taka ta wielowładza, bo była, ta, była władza administracyjna, wojewódzka, tak. Była władza miejska, władza gminna w zasadzie pełniła taką funkcję tylko symboliczną, ale była władza jednak Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która też miała swój ośrodek, swoje ośrodki nad Wigrami. No właśnie, bo to może też przypomnimy, bo o tym się teraz nie pamięta, że jednak ta władza partyjna no, miała dość ważne, no, ważne miała i duże, wpływy, duże wpływy. Duże wpływy i też miała swoich członków w szeregach PTT, to trzeba no przyznać, że tak też było. Było to uważanie, tak, ta uważność na PZPR, no tak to mogę teraz w skrócie powiedzieć. Ale dzięki temu tu obecna Joanna może mieć miejsce do trzymania mikroskopów w tym właśnie dawnym ośrodku Komitetu Wojewódzkiego. No tak, tak, taka, taka była historia, takie były realia. Ale przejdźmy może, zostawmy te klimaty polityczne PZPR-owskie, to może zostawmy dla IPN-u. Ale do tego może jeszcze wrócimy, bo to jest to dość ciekawe. Jarku, no kiedy ty się w zasadzie tu pojawiłeś jako taka osoba, która zaczęła no, wpływać na gdyby, losy tych właśnie szlaków, na likwidację ośrodków, wypędzenie turystów? Jezus Maria! Ciążyć tymi wszystkimi rzeczami? Nie, jednego człowieka, który został zatrudniony w 89 roku w Irskim Parku Narodowym na stanowisku kustosza, który miał zajmować się organizowaniem Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego. Byłem szarym pracownikiem i naprawdę nie miałem wpływu na likwidację ośrodka. Czyli wszystkie groźne osoby zostały zepchnięte w którymś momencie do muzeum. Ja po prostu człowiek, który chodził po szlakach, chodził po górach przez wiele, wiele lat, nauczony tych szlaków turystycznych, to jak przyjechałem do Wigierskiego Parku na taką ziemię, która właśnie wymagała jakichś nowych inicjatyw i widząc to, co zrobił Lechosław Herz, jakby uczestnicząc, przyglądając się temu, co on robił, to pierwsza rzecz, jaka do głowy mi przyszła, to żeby wcielić w życie ten projekt i razem z między innymi z Jackiem Łozińskim wykonaliśmy pierwsze znakowanie tych nowych, zreformowanych szlaków turystycznych w Wigierskim Parku Narodowym i to było moje wtedy wielkie, nasze wspólne wielkie dokonanie i wielka satysfakcja, że to się udało. Tak, z jednej strony parę kubełków farby poszło do pola szlaków, ale też parę ośrodków poszło na rozgrywkę. Ja ale jeśli chodzi o szlaki, to może powiem o tym, że przekonaliśmy się o tym, że społeczność lokalna naprawdę ma dużą świadomość ekologiczną już wtedy, ponieważ kiedyś zdarzyła się taka historia, że razem z Jackiem właśnie szliśmy sobie przez wieś Gawechruda i znakując szlaki na drzewach, wiadomo, że trzeba najpierw to drzewo delikatnie oskrobać takim mośnikiem, oczyścić, żeby móc położyć mieszkał w Gawechrudzie. I podszedł do nas lokalny mieszkaniec i bardzo mu się nie spodobało, że niszczę to drzewo, że drapie, no i obrywałem po głowie wtedy. To się nogami nakryłem wtedy właśnie, a potem się zasłoniłem swoim rowerem, tak żeby nie było kontynuacji. Także świadomość była. Także nie jestem tak przekonany, że świadomość nie jest. Tym niemniej, ja może zapytam się tak już bardziej dokładnie. No bo jak przebiegał ten proces likwidacji ośrodków, bo może nie pamiętamy, ale tak, nad Wigrami, powiedzmy w dawnym ludzie, były te stare ośrodki, czyli ten dawny PTT, była Samanta, po drugiej stronie był ośrodek PKS-u, nad Zatoką Sypiańską, no to już było kilka. PPHW, był PBRO-u, był oczywiście Walczaka, ten ośrodek, który wszyscy znamy z plażą, był Komitetu Wojewódzkiego, było to, co nazywa tutaj Tomasz słusznie Zatoką Czerwonych Świń, prawda? Czyli to miejsce, gdzie zbudowano te nielegalne, czy legalne, gdyby legalne budynki w miejscowości Mikołajewo, to też trzeba o tym pamiętać. Przecież ja pamiętam, jako mieszkaniec nazywano to Zatoką Czerwonych Świń, a nazwa się wtedy przyjęła, a teraz gdyby zniknęła. Teraz mało kto pamięta, że fragment Jeziora Wigry tak się nazywał. I powstał ten komitet, ten Ośrodek Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. No i oczywiście tutaj, gdzie jesteśmy, czyli PTT. A jeszcze jezioro Moliczne, Zagłębie Żelbiarskie i... Ale to jest to właśnie jeszcze Molicze, takie jeszcze Molicze. Tak, tak, sami Państwo widzicie, że tych ośrodków było całkiem sporo. I jak to wyglądało? Może warto to przypomnieć. Ja
mogę powiedzieć, jak to wyglądało z perspektywy takiego szarego pracownika węgierskiego parku, który przyjechał z zewnątrz i temu się przyglądał. Z tego co wiem, ośrodki, które powstawały tam w latach, nie wiem, 50. czy 60., one powstawały na terenie lasów państwowych na podstawie wieloletnich umów dzierżawy, które już w momencie powoływania parku od dawna były nieważne. Także cała jakby polityka budowy ośrodków, które były rozrzucone na dużym obszarze pod okapem lasu, jakby mocno się kłóciła z ideą parku narodowego i trzeba było coś z tym zrobić. Natomiast proces likwidacji tych ośrodków nie był takim szybkim, jednorazowym, tylko to były lata. Te ośrodki wygaszały swoją działalność stopniowo i o ile wiem, cały ten proces zakończył się dopiero w 1994 roku. Natomiast mogę też powiedzieć potem, po wielu latach, kiedy tam chodziliśmy po tych terenach, gdzie te ośrodki istniały, mieliśmy trzy duże projekty likwidacji pozostałości po ośrodkach. Tych domów już nie było. Teoretycznie widziało się las, natomiast tam można było stracić życie, bo tyle szamp, które tam istniały, to było nie do policzenia. Nasza inwentaryzacja tego trwała długie tygodnie, zanim wszystko zlokalizowaliśmy, a potem jeszcze w kolejnych latach przyroda to odsłaniała i musieliśmy kontynuować likwidację, zawalanie tego, wywożenie gruzu. Także przyznam się, że jak widzę, jak to wyglądało, nie bardzo mi się chce wierzyć w taką opinię, często opinię, którą słyszałem od Suwalczan, a trzeba było to ucywilizować, trzeba było to skanalizować i byłoby fajnie. Ja osobiście nie wierzę w skuteczne skanalizowanie tak dużego obszaru z tyloma rurami, które po prostu leciały bezpośrednio do wikien. Zresztą ten problem tam istnieje, konflikt przyroda i domki. Byłem tutaj z panem dyrektorem w jednym miejscu niedaleko, kiedy przepiękne publikowe w zasadzie już drzewo wrasta w domy. No i było pytanie ze strony właśnie właściciela, właśnie użytkownika tego domku, co z tym zrobi. Pan dyrektor powiedział, no rozebrać domek, prawda? Chodziło o to, żeby to drzewo wsiąść. Także to jest ten właśnie, to nie jest tak, że te konflikty wygasły lat temu tam 30. Te konflikty są, bo tak naprawdę to nie jest, prawda, nie był to proces taki liniowy, szybki, że z jednym księciem skasowano te dziesiątki, czy no pewnie parę, może setek. Parę setek właśnie domków substandardowych. Ale właśnie. Ja się nie dziwię, że Suwalczanie, którzy tam spędzili młodość, dzieciństwo, jeździli tam co roku, oni mają do tego sentyment i im tego żal. Ja się tego nie dziwię, temu zupełnie nie dziwię. Natomiast z perspektywy mojej, pracownika parku, no i człowieka też, który no, nie spędził tam młodości, jakby ja nie rozumiem potrzebę tego, że to musiało niestety zniknąć. No moja ocena jest obiektywna, bo ja w tych domkach mieszkałem, będąc dzieckiem, potem w namiotach i zrobiłem ten krok dalej, być może niezbyt szczęśliwy, bo zamieszkałem tam w Rychudzie. Ale no cóż, to już będę się kiedyś z tego może tłumaczył przy innej okazji. Proszę Państwa, no właśnie, bo jak mówimy o tych początkach lat 90., to są też takie pierwsze zręby powstawania biznesu, takiego biznesu, czyli nie to, że był PTT, który no, był takim tworem troszkę partyjnym, stworzonym w latach 50. z kilku organizacji przedwojennych, ale on nie prowadził takiej działalności biznesowej, prawda? Bo miał jakieś tam dotacje, miał dużą ilość nieruchomości, jakoś to wyglądało. Przecież wtedy, kiedy Państwo zaczęliście na początku lat 90. działać, to zaczęły powstawać te takie pierwsze biznesy turystyczne. Jak to wyglądało, Alicjo? No powiem tak, PTT trzymał się w tych latach, mimo to, że to były sierpniężne lata, on trzymał się dość dobrze. Z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że miał trochę tego swego majątku w otulinie parku Wigierskiego, teraz byśmy powiedzieli, w parku. Miał klub wodny. Klub wodny przede wszystkim tutaj na Wigrach. Bardzo prężny, w Starym Florbarku, bardzo prężny, działający. Zresztą to dzisiaj ten klub wodny jest. Były łodzie kabinowe, były omegi. To wszystko cieszyło się ogromną popularnością, ale pomału też było widać, że na bazie tego majątku społecznego, PTT-owskiego, powstają małe, prywatne biznesy, bo to już późniejsze lata. Bo mówimy, że PTT działał i w zasadzie myśmy zobaczyli, wtedy działał, miał majątek, a teraz się spojrzymy na to, co,
to, co było na tym PTT-ku, wczoraj, żeby już nie trzymać tych igier, to ja zobaczyłem tam, gdzie spędzałem młodość, czyli Augustów, jak w fatalnym stanie jest ten majątek PTT-kowski utrzymywany. To już nie jest w tej chwili PTT-kowski, tylko to jest jakiś prywatny biznes. I właśnie kiedy nastąpiło to takie odcięcie, że ten PTT stracił tę dynamikę i na rzecz tego, czy właśnie w to miejsce powstały te prywatne przedsiębiorstwa? Ja myślę, że to było jeszcze troszeczkę później, że to były już prawie lata 2000, kiedy w 2003 mocno rozwinął się ruch organizacji pozarządowych. One powstawały jak grzyby po deszczu, a szczególnie w naszym regionie. To były też organizacje turystyczne, może na początku w większości, potem pojawiały się innego typu, czy związane z kulturą, czy z rozwojem, strategią rozwoju regionalnego naszego obszaru. I wtedy PTT przede wszystkim w ogóle nastąpiło przewartościowanie we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, a szczególnie tego społecznego. PTT zaczął tracić jakby na ważności. Przede wszystkim ja ten upadek to upatrywałam w tym, że nie był w stanie PTT utrzymać swoich kół turystycznych, krajoznawczych i szkolnych. To był początek upadku, więc też też zaczął tracić przychody ze składek, bo te składki to był... No właśnie, bo teraz mam pytanie do Janka, bo ja tu wpływ do... Bo mamy tutaj jeszcze 18 pytań, także ale jest to czwarty. Ale proszę Państwa, a jeszcze myślę, że Państwo mają do zadania też parę pytań, bo ty masz jakby inną ocenę, bo tak, miałeś możliwość zobaczenia, jak to wygląda z punktu widzenia parku. My się w zasadzie poznaliśmy tak bliżej, kiedy byłeś dyrektorem SPKA, ale problemy były dość podobne, prawda? Tam nie było co prawda takiej ilości ośrodków, ale no, ten biznes nagle zaczął się wokół turystyki jakby kręcić. Mówię o tym biznesie lokalnym, nie mówię o dużych jakichś firmach turystycznych, zewnętrznych, tylko właśnie tych firmach lokalnych i powstawał ten ruch, który jakby teraz jest pewną taką oczywistą oczywistością, cytując niesławnego klasyka, że powstały te takie no, kwatery agroturystyczne. Czy pamiętasz ten moment? Likwidacja ośrodków i wejście tych kwater agroturystycznych. To chyba nie było takie skokowe, ponieważ mam wrażenie, że tak zwana agroturystyka to funkcjonowała na Suchościeźnie od wielu dziesięcioleci. Natomiast faktem jest, że chyba to było tak, że w momencie, kiedy te ośrodki zniknęły, no to gdzieś ludzie musieli dalej wypoczywać. I to chyba rzeczywiście było tak, że ta druga połowa lat 90. to był początek takiego intensywnego rozwoju tej tak zwanej agroturystyki, bo to bardzo szerokie pojęcie, i, no ale wiadomo, o co chodzi. Ludzie mają jakieś swoje siedlisko w ładnym miejscu, jakiś domek czy część swojego domu przerabiają na pokoje dla turystów, zaczynają przyjmować. I rzeczywiście to, co widziałem w Suwalskim Parku, to jest rozumiem, to wtedy dużo takich nowych miejsc powstało i potem to się wszystko rozwijało fajnie na Suwalszczyźnie i tu trzeba koniecznie przywołać właśnie osobę Eli Niedzielko i Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, która starała się to wszystko jakoś zebrać do kupy, organizować, tych ludzi ze sobą jakoś połączyć. I rzeczywiście to, co zrobił SIRT w ciągu pewnie blisko 20 lat swojego istnienia, to jest rzecz, która no, nie miała potem już swojej kontynuacji. Co oni zrobili, to tego chyba nikt nie zrobił. Ale właśnie doszło do pytania z Alicji. Czy nie uważa się, że w którymś momencie, bo gdybyśmy tak przejrzeli te strategie rozwoju wszystkich gmin, miasta Suwałki również, czy są to jakieś lokalne władze? Nie ma chyba. Szczęście. Ale to możemy powiedzieć szczerze. Gdybyśmy przyjrzeli się wszystkim strategiom tych gmin, powiatów, województwa nawet, to turystyka jest na pierwszym miejscu. Tylko że tak naprawdę, ja nie wiem, tak samo jak teraz, tak samo jak i wtedy, czy w jakikolwiek sposób te władze starają się tej turystyce pomóc. Ja wiem, że ty pomagałaś dobrze, bo mieliśmy kilka razy przyjemność robić jakieś projekty właśnie poprzez SIRT, który się objawił w tę lukę po upadającym PTT-ku, czyli wszedł w tę lukę. Ale no właśnie, jak to wyglądało
bo masz takie spojrzenie gdyby z kilku gdyby poziomów. Jako urzędnik i samorządowy i jako oczywiście były pracownik PTC. Jak byś to oceniła, bo to jest dość istotne. No powiem tak, to jest dobre słowo. Objawiła się Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna i Elżbieta Niedzielko jako prezes tej izby wykorzystała to, co stworzyła Unia w danym momencie, bo dobrze tutaj Jarosław przywołuje, to był rok 1995 i wyżej, jak Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna weszła tutaj mocno na rynek i zaczęła operować środkami unijnymi. Od samego początku, od programu Struder, to był pierwszy program unijny, z którego skorzystała Elżbieta. Ona na początku mocno szkoliła potencjalnych kwaterodawców. To było jej takie pierwotne zajęcie, a kiedy już jakby przekonała, korzystając z tych pieniędzy unijnych, to zaczęła ściągać te granty i pomagać organizować te dawne siermiężne kwatery prywatne, przekształcając je w te kwatery agroturystyczne i promując je, bo też trzeba powiedzieć, że ona też to promowała. I była w tym bardzo skuteczna i dynamiczna. Ja mogę tylko powiedzieć za ówczesnym przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Marianem Luto, który kończąc kadencję samorządu suwalskiego, dając sprawozdanie z czteroletniej działalności, powiedział: no i słuchajcie, w tym okresie pojawiła się w samorządzie Alicja Andrulewicz i wydatki na turystykę z 0,0% urosły do 0,7%. I to było to, co ja z kolei stworzyłam taki mechanizm dzięki temu, że Rada Miejska ten mechanizm zaakceptowała, grantów, dotacji dla organizacji pozarządowych w dziedzinie turystyki. To był, jeszcze tylko powiem, to było niezwykle istotne, bo te nieliczne organizacje turystyczne, a szczególnie Elżbieta Niedzielko, ona... Tylko zobacz, wydaje mi się, bo to będę zadawał to samo pytanie, że samorządy troszkę nie sprostały temu zadaniu, bo mówią dużo o turystyce, pięknie tereny, o wykorzystaniu możliwości, ale chyba za tym nie poszły takie środki i realna pomoc, żeby podciągnąć tę organizację. Jak oni proszą, zapytam się na świata właśnie. Jak to widzisz z punktu widzenia człowieka, który animował turystykę w instytucji, która stała jakby troszkę obok już w tej chwili samorządów i obok PTT? Ja może to powiem bardziej z perspektywy mojej współpracy z SIRT-em, ponieważ przez wiele lat po prostu uczestniczyłem w projektach, które SIRT realizował na terenie całej Suwalszczyzny i też między innymi dzięki temu tę Suwalszczyznę przyjechałem wzdłuż i wszerz, bo robiliśmy rzeczy po prostu w skali całej Suwalszczyzny. No i moje wrażenie niestety jest takie, że SIRT robił rewelacyjną robotę, bo na przykład budował infrastrukturę na terenie wszystkich gmin Suwalszczyzny i trochę to robił, można powiedzieć, za gminy, bo w sumie tak, to gminy powinny to robić same, a SIRT to załatwiał za nie. Natomiast mankamentem tego było to, że mam wrażenie, że gminy tej infrastruktury trochę nie traktowały jako swojej. I było wszystko pięknie, jak to zostało świeżo zbudowane, wielkie otwarcie, wieża widokowa, coś tam, płatka, jakiś ogród bajek, coś innego. A potem w większości sytuacji niestety to wszystko szło w zapomnienie, zaczynało zarastać trawą i takich przykładów było bardzo wiele. Oczywiście były przykłady pozytywne. I niestety. Ja mam takie pytanie. Czy sądzicie, że przyczyną takiego stanu rzeczy, jeśli chodzi o ten taki rozdźwięk między oceną władz, czy wsparciem władz samorządowych, a tą turystyką lokalną, było to, że w którymś momencie władze samorządowe stały się tą elitą finansową, zaczęły wyjeżdżać do kurortów, gdzie ta turystyka była już zorganizowana i przygotowana na tacy, a tak naprawdę żaden z nich nie zrobił tego kroku, aby być takim turystą, który wędruje po szlakach tej dzikiej Francji, tych paskudnych Niemczech, czy w tej chorej znurojenia Austrii, prawda? Oni nie chodzili po tych szlakach, także być może nie mieli doświadczenia, jak ta turystyka na tym strasznym zachodzie wygląda. Czy to była ta przyczyna, czy raczej wynikało to... Ja myślę, że wiesz, no gminy nie, w większości nie są bogate i nie były bogate i zawsze wiadomo, że
jak są jakieś skromne środki do wydania, to trzeba najpierw je wydać na to, co jest najważniejsze, czyli zbudować drogę, zbudować wodociąg, to co ludzie, o co ludzie proszą. Nie? W związku z tym ta turystyka, ona niby była wpisywana w te strategie, natomiast tak naprawdę to, no, jeśli chodzi o tą taką pilność wykonania, no to ona gdzieś tam była daleko i dlatego to tak wyglądało. A druga sprawa to, no, oczywiście ta świadomość, no bo jednak te gminy i ci radni w gminach, no to w większości byli rolnicy, którzy mieli inne spojrzenie na to i ci ludzie, którzy z tej turystyki zaczęli żyć, to oni stanowili cały czas tę mniejszość i nie mieli tego jakby przebicia w ramach gminy. No właśnie, bo ja może słuchaj to z trochę innego punktu widzenia. Kto tak naprawdę animuje, zaczął animować turystykę tu lokalnie? Czy byli to tubylcy, tak powiem, czy raczej byli to przybysze z tej tak zwanej Warszawy i okolic? Kto zaczął to animować? Lokalsi czy zewnętrzne podmioty? Ja bym powiedziała, jeśli można, że nie można tego tak rozdzielić. Mi się wydaje, że w pewnym momencie była to jakaś taka płynna współpraca, bo jeżeli przyjeżdżał ktoś, tak jak Jarosław, i stał się bardzo szybko profesjonalistą i znawcą naszego regionu i tych problemów, to, tak jak powiedział, ściśle współpracował z lokalną organizacją, jaką była Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna. Ja ale też samorządami. Ale Ela Dzieńko była lokalką. Tak, Ela była lokalką. Jest. Ale jeszcze też powiem, bo to trzeba rozdzielać. Tak, gminy nie miały pieniędzy, ale też i nie rozumiały, że ten proces środków przedakcesyjnych, on był lawinowy, szybki, to trzeba było bardzo szybko z jednego programu na drugi się przestawiać, bo one bardzo szybko się zmieniały, a do Polski dochodziły resztki pieniędzy w tych programach, czy FARE, czy Turin 1, Turin 2, Interreg 3, Interreg 3A, bo Interreg 3A to był ostatni przedakcesyjny. I jeszcze powiem o samorządzie suwalskim. Bo nie można włożyć do jednego worka gmin, samorządów gminnych i samorządu miasta Suwałki. Bo ja bardzo często jako pracownik tegoż wydziału spotykałam się z czymś takim, że właśnie to pani prezydent potwierdzi, że hello, pani naczelnik, przecież agroturystyka to jest turystyka wiejska, a pani tam przesiaduje, pani ciągle siedzi w tych projektach również. Ciągle oczekuje wsparcia dla Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, jej działań, bo ona potrzebowała, ona nie istniałaby. I teraz jeszcze jedną rzecz powiem. Że Suwałki, mimo że są w środku miejsca, atrakcyjne jest wokół, tak. Nie ma w zasadzie atrakcji w środku. Dokładnie, nie by, w owym czasie nie miało, tak. Bo teraz tak, to w owym czasie. Ja powiem tak, że jak zdarta płyta, ja... Pani prezydent, powtarzaliśmy, że Suwałki są miejscem rozrządu ruchu turystycznego. My nie możemy wypaść poza nawias. My musimy być w środku, musimy wspierać te gminy również. I Suwalsko jest dobrym. Akurat dzisiaj się przez muzeum przewaliły tabuny dzieci w różnym stopniu wychowania i ćwiczenia, ale no to jest tutaj, myślę, że każdy miał z tym, każdy miał z tym do czynienia. Ja gremialnie nie oceniam wszystkich. Negatywnie, nie. Wszyscy są potrzebni. Ja cały czas się uzupełniam. Ale no właśnie, czy to, że mamy taki stan, jaki mamy, że ludzie preferują wyjazd do Turcji gdzieś tam dalej po świecie, czy to nie jest wina tego, że my jednak, nie wychowaliśmy tych młodych turystów wtedy w latach 90. Bo no. Ja byłem w harcerstwie żeglarskim. Jarek też był w harcerstwie. Myślę, że wtedy harcerstwo było prężne i chyba to harcerstwo też spełniało taką rolę propagowania tej turystyki, jakiej właśnie, no, może nawet nie leżakowej, bo nie było leżaków, ale takich własnych form turystyki. Mówiąc szczerze, to mi zostało. Jeśli chodzi o Jarekowi tym bardziej, bo wiem, że teraz wrócił z dalekiej podróży też właśnie po szlakach turystycznych. Czy nie zapomniano? W którymś momencie błędu, że o tym wspomniałaś już, że przestaliśmy wychowywać tych młodych turystów poprzez harcerstwo, które też nie istnieje. Mam wielki żal, właśnie wielki żal do pani Kamińskiej, która to harcerstwo jednak odłożyła bardzo, odłożyła bazę. Nie wiem, czy ona teraz robi, ale mam nadzieję, że nic poważnego, ale rozłożyła bazę turystyczną to harcerską. Też o tym pamiętać, że harcerstwo w zasadzie przestało tę swoją rolę pełnić.
Tak jak wtedy, tak. Praktycznie została ta rola wygaszona, no potem to się jakoś tam odradzało, ale na pewno Garbaś się teraz odradza, jak Feniks z popiołów, tak? W tej chwili jest grupa społeczna, która próbuje reaktywować i ratować tę bazę, która robiła takie dobre rzeczy. Ale ja jeszcze upatruję tutaj w tym, że my, ja przynajmniej pamiętam, że w owym czasie, w tym czasie, kiedy zaczęliśmy wszyscy jako społeczeństwo szukać tego wypoczynku szybkiego, zaczęliśmy szybciej też żyć, tak? Samolot, tydzień dobrej pogody, powrót i znowu praca. To jednak była prowadzona taka praca u podstaw wśród właścicieli prywatnych biur podróży, na przykład w Suwałkach, w Augustowie, w dawnym województwie suwalskim, potem podlaskim. Że dlaczego w ich ofercie jest tak znikoma, śladowa ilość propozycji w zakresie turystyki przyjazdowej do tego regionu. Naprawdę nie było ani w Orbisie, ani w Grumadzie, ani w Wigrach, w biurze turystycznym Wigry. My walczyliśmy, można powiedzieć, pazurami, że powstał ten park. Już wtedy w parku były takie atrakcje jak kolej wąskotorowa, jak statek papieski, jak punkty widokowe, jak piękne kładki, jak już kilometry ścieżek nowych. Dlaczego ciągle nie było tego w ofercie? I tu też jest ogromna jakby wina, fakt, że te biura też padły, umówmy się. One, był moment prosperity, ale był też moment takiego tąpnięcia na rynku. Jaku, tak to oceniasz, tak samo widzisz, że no, powiedzmy, my jako park jednak przykładamy dużą rolę do edukacji, tej właśnie przyrodniczej edukacji, czyli gdyby staramy się te opięta wychować wbrew jego woli i potrzebom, bo telefony komórkowe i śmiecenie niestety tą przyrodzoną cechą młodych ludzi, tak może było zawsze, tylko nie mieliśmy telefonów komórkowych. A tym niemniej jakąś rolę ten park starał się pełnić, jeśli chodzi o taką edukację podstawową. No i pełnimy, mamy przecież. Nie, mówimy o latach 90. No to się wtedy zaczęło. Natomiast może wrócę do tego, bo wy tak strasznie to harcerstwo chcecie obwinić za to, że ludzie nie wędrują. Ja na to patrzył jednak szerzej, bo oczywiście harcerstwo miało do odegrania swoją rolę i odgrywało i ci, którzy rzeczywiście wtedy w harcerstwie działali, a wtedy mam wrażenie, to harcerstwo trochę inaczej wyglądało niż teraz, bo tak jak widziałem, jak ja byłem harcerzem, a moje dzieci były harcerzami, to to trochę inaczej teraz wyglądało, bo teraz są to obostrzenia, teraz nie można pójść do lasu bez opiekuna, teraz jest mnóstwo różnych uwarunkowań prawnych i najlepiej jak dzieci się spotykają w zamkniętej sali i tam uprawiają harcerstwo. Nasze harcerstwo wyglądało trochę inaczej. Ono się odbywało na wyspie, na Wigrach. Ale mi się wydaje, że generalnie nasze społeczeństwo, są społeczeństwa w Europie, które mają większe tradycje wędrówkowe, gdzie po prostu tak w swojej masie większy procent ludzi widzi radość z tego, żeby sobie wyjść z domu i gdzieś pójść. To niestety są w większości kraje górskie. Spójrz na góry, jak to spacerowanie głowa w zadku człowieka przed tobą, prawda, w polskich górach, jednak to te wędrówki mają jakieś wzięcie. Ale to są tylko takie wybrane, nieliczne miejsca, które są okrzyczane, które są po prostu wpisane we wszystkie wycieczki i które każdy musi odwiedzić. Sam byłem, niestety, w tym roku doświadczyłem tego, chociaż trochę się przed tym broniłem, ale byłem na swoim własnym indywidualnym spływie kajakowym Dunajcem, no ale jeden dzień poświęciliśmy na wejście na Trzy Korony i doświadczyłem tego właśnie zaglądania w zamek. No to było straszne, ale co się okazuje, że jak płynąłem kajakiem po Dunajcu, to na tym odcinku przełomu Dunajca to był po prostu dziki tłum różnych jednostek pływających, większych i mniejszych, i tam ciężko było się przecisnąć. Natomiast jak się skończył przełom, to jak nożem uciął, my potem płynęliśmy już kompletnie sami na cudownym Dunajcu. Proszę Państwa, ostatnie moje pytanie. Przepraszam. Nie. Ostatnie moje pytanie, bo teraz chcę dać szansę dla gości, skoro usłyszę, że publiczność zaczyna tam między sobą wymieniać uwagi, to już czas, żeby dać im szansę. Tak, lata doświadczeń. Proszę Państwa, czy Suwalszczyzna jest atrakcyjna? Czy w ogóle ma szansę? Bo teraz słyszymy, jak politycy się prześcigają w tym, że owszem, zbudujemy Wam tutaj pola minowe, zbudujemy Wam porządne zasieki i jakieś tam instalacje do obrony granicy. No oczywiście to ludzie słyszą wokół w Polsce, bo się z tym spotykam. Czy Suwalszczyzna w tej obecnej sytuacji
kiedy mamy nad głową myśliwce, które patrolują niebo, że Suwalszczyzna może być atrakcyjna turystycznie dla ludzi w Polsce i za granicą. Suwalszczyzna absolutnie jest atrakcyjna. Ona nigdy nie straciła tej atrakcyjności. Była większa lub mniejsza intensywność odwiedzin, odwiedzających i turystów nasz region. Ale trzeba też pamiętać, że my też ponieśliśmy taką turystyczną klęskę w 1989 roku, jak upadło województwo suwalskie i przestaliśmy się programować na targach krajowych i zagranicznych jako Suwalszczyzna. Raptem zniknęliśmy z tej mapy i staliśmy się Podlasiem. Kto nas tak nazwał, no to chyba oszalał i jest szalony do dzisiaj. Mam tego człowieka, nazywa się profesor Marosz. O, no to mamy winowajcę. Więc tutaj na pewno strasznie straciliśmy na promocji tego regionu. W województwie suwalskim ten region na targach był rozpoznawalny. Ludzie szukali informacji o tym regionie, przyjeżdżali. Potem była posucha, Podlasie to Podlasie. Trzeba było tej Suwałki, Suwalszczyzny i Wigierskiego Parku szukać. Robotę, jaką wykonał czy Wigierski Park Narodowy, czy Suwalski Park Krajobrazowy, bo to jest ogromna robota, tak? Bo teraz tak można powiedzieć, że wy jesteście liderami na tym rynku turystycznym. Że jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża z jakiegoś powodu, to oczywiście są festiwale, atrakcje i tak dalej, wydarzenia kilkudniowe, ale przyjeżdżają dla tych atrakcji właśnie tych parków, dla natury. I należy... Mamy eventy, Blues Festival, tak, będą miłośnicy, leżenia koni, prawda, przy okazji pikniku Tomalewickiego, ale my jesteśmy, czy SPK, czy Wigierski Park, jesteśmy jakby w tym ruchu ciągłym, czyli niezależnie od pory roku. Rok obrotowy. I to wiadomo, że ludzie przyjeżdżają do Wigierskiego Parku dla natury, bo 290 km ścieżek rowerowych to srodze z Podogonem. Ale ja nie będę o tym mówiła, absolutnie. Ale też zauważcie taką zmianę, Szanowni Państwo, że Wigierski Park nie jest tylko dla turystów i gości przyjeżdżających z zewnątrz. My teraz jako Suwalczanie, mieszkańcy, niesamowicie kochamy te miejsca, tak? I coraz rezygnujemy właśnie z wyjazdów gdzieś dalej i to będzie jeszcze tendencja wzrostowa po to, żeby wędrować po Suwalskim Parku Krajobrazowym czy Wigierskim. Jeżeli do mnie ktoś teraz przyjeżdża... A my zauważyliśmy, na przykład budując małą rzecz, taką małą stacyjkę tutaj niedaleko nad brzegiem, jakież to budzi emocje lokalne. I nas musimy odpisywać i tłumaczyć, że my to robimy się. Dla nich, dla nas ludzi to robimy, nie dla siebie. Nie dla... Ale zostawmy to. I jak na to przez rok Suwalszczyzna może być atrakcyjna. Może powinien, nie odważy się powiedzieć, że Suwalszczyzna może nie być atrakcyjna, bo spędziłem na Suwalszczyźnie większość życia i świadomie przyjechałem tu zaraz po studiach i z krótką przerwą cały czas tutaj jestem i chcę tu być dalej. Natomiast oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, jak my się gdzieś tam pozycjonujemy na tle Polski czy Europy. No i trzeba mieć świadomość, że no nie będziemy nigdy Tatrami, dla mnie to całe szczęście. Nie będziemy też morzem, nie mamy takich rzeczy, które tam przyciągają te tłumy, natomiast my musimy po prostu wykorzystać swoją niszę. A dla nas tą niszą to jest właśnie turystyka aktywna, to są rowery. I tu powinniśmy budować infrastrukturę i staramy się budować. Bardzo mnie cieszy to, że jak samorządy wymyślają jakieś remonty kolejnych dróg, to myślą od razu o ścieżkach rowerowych. Te ścieżki rowerowe powinny się rozwijać na całej Suwalszczyźnie. I tutaj też takim rzeczą dla nas ważną jest to, że dojazd z Warszawy nam się strasznie skrócił. Teraz została nam tylko Łomża, żeby już mieć ekspresówkę od samej Warszawy aż do Suwałk. Już teraz można dojechać z Warszawy w 3 godziny, a jak już Łomża będzie zrobiona, to będzie 2,5. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że ludzie będą chętnie tu przyjeżdżać na krótkie przyjazdy. No zresztą tak się nasza turystyka polska zmieniła, że ludzie częściej przyjeżdżają na krótkie przyjazdy. Jest pogoda, gdzie jedziemy? Na Suwalszczyznę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to było 10 moich pytań. Rzeczywiście chciałem jako ten luter zrobić tych test 70 parę, ale to może na miesiąc trzeba przygotować. Proszę Państwa, jest szansa, żeby zadać pytanie i Alicji, i Jarkowi, także kto ten chętnie sobie zgłasza. Wiem, że Basia ma ochotę jako pierwsza. Kto może się... Nie, mój ludzi może, Maćku. A ja powiem, proszę Państwa, swoje
pierwsze wrażenie z Suwalszczyzny. W 76 roku przyjechałem na wiosnę do Suwałk, studiowałem prawo na UMK, kolega z... Nie, prawo nie, prawo nie. Bo... Ale z mojej uczelni powiedział, kolega z mojej uczelni. I proszę Państwa, trafiłem na dworzec PKP, wąsa PKP, przyjechałem taksówką na dworzec PKS-u wtedy, proszę Państwa, wyszedłem tam, gdzie w tej chwili jest biuro to turystyczne, a tam stało 50 świn. I obóz miał być w połowie w Suwałkach, połowie w Białymstoku. I po tym zetknięciu pierwszym z Suwałkami powiedziałem sobie, Boże, żeby tutaj nikt nie trafił. Więc dwa tygodnie siedziałem w Białymstoku, grupa... Ale Krzysztofie, proszę się przerwę. To nie byłeś ty, który się zapytał na dworcu w Suwałkach, otwierając okno, czy to są Suwałki Centralne, dostał bęckę, jak Jarosław malują drzewo. To nie ja. W każdym razie, słuchajcie, grupa, która miała siedzieć dwa tygodnie, po tygodniu przyjechała do nas do Białegostoku. Powiedziałem, nigdy więcej do Suwałk. Po dwóch latach przyjechałem do Suwałk na stałe. I nie żałuję, jestem bardzo zadowolony, że na Suwalszczyźnie. Ale to nie było pytanie. Powiem jak przedstawiciel komisji systemowej. To nie było pytanie. I proszę Państwa, myślę, że gro osób, które tutaj w takim czy innym charakterze, czy wcześniej, czy później trafiło, jest z tego zadowolone. Bo czegoś takiego jak, no mówię tu akurat, potrzebny jest głos osoby konkretnej. Prawnik może, nie? Panie profesorze, jako matematyk. I pan tak zapyta się z punktu widzenia częściowo Ślązaka, jak to wygląda ta turystyka? Pan tutaj robi ten audyt za jakiś czas. Jak to wygląda? Właśnie, jak pan ocenia tą efekt pracy tych kilkudziesięciu lat po roku 89? Czy warto tu przyjeżdżać? No ja tutaj... Również przyjeżdżałem dawno, to znaczy w latach, już nie pamiętam, w których, 60-tych. To są 60-tych. A, stop. No, nie, tutaj po prostu moja mama tutaj się urodziła, no i właśnie... Czyli pan jest nieobiektywny, panie profesorze. Mam na związki rodzinne. Proszę Państwa, pytanie jako turysta. Zaraz powiem. Natomiast no, rzeczywiście ja takie miałem wrażenie, przyjeżdżając tutaj w latach 70. i to chyba nie tylko ja, że to jest koniec świata. Dlatego, że tutaj dalej była kawałek granica i po prostu dalej się po prostu no, nie można do tego koniec. No i właśnie chciałbym się zapytać, jak Państwo tutaj widzicie te zmiany od tej strony właśnie w związku z tą możliwością przemieszczania się. Czy tutaj powiedzmy sobie też na Suwalszczyznę przyjeżdżają osoby z na przykład Litwy, z Łotwy, czy tutaj coś znajdują, czy znajdują czy coś ciekawego właśnie w Suwalskim parku? To może tak tutaj pan Jarosław i pani Alicja. Proszę bardzo. Bardzo dużo Litwinów widzę, jak się kręcę po Suwalszczyźnie i mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej ich widzę. Często są to rowerzyści, którzy, ja nie wiem, oni z Litwy przyjeżdżają, ale spotykam gdzieś tam jeżdżąc po Suwalskim Parku jakieś grupy Litwinów. Bardzo chętnie jeżdżą w kierunku Mazur przez Suwalszczyznę, także tak jak my się interesujemy nimi, to oni się też interesują nami. Także jest łączność. Dla mnie też wielką rzeczą jest to, że otworzyła się granica i że możemy my też naszym turystom, którzy do nas przyjeżdżają, też pokazać te rzeczy, które są zaraz za granicą, a jest sporo fajnych rzeczy do pokazania. Policji, bo ty organizowałeś też jakieś zajścia litewskie. To prawda, taką dodatkową działalnością oprócz tego sensu stricte zajmowania się turystyką to były oczywiście warsztaty, wymiana z miastami partnerskimi, przybliżanie tej historii. Na pewno Litwini u nas są od momentu, kiedy weszli do Unii, mają euro, jest otwarta granica i u nas powstały te sklepy wielkopowierzchniowe, więc ta turystyka handlowa, kupowanie benzyny i tak dalej. A teraz jeszcze doszły z ostatniego programu, można by powiedzieć, już nie wiem, czy to był ostatni przed akcesyjny, przed wejściem do Unii, czy troszeczkę później, no powstały tutaj wygodne hotele w Suwałkach dla Litwinów i atrakcje turystyczne chociażby w postaci parku wodnego. No i jeszcze...
Tak, i trzeba powiedzieć, że samorząd też ma taki ogromny wkład w promocję Wielkiego Parku Narodowego poprzez ten projekt, który też miałam zaszczyt być pomysłodawcą za czasów, kiedy Wariola była, pani prezydent była zastępcą prezydenta do spraw kultury i turystyki. Projekt nazywał się Rozwój turystyki w otulinie parków Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Na czym polegała w owym czasie, to był rok 2002, bo zaczynany był za czasów pana prezydenta Wołomiewicza, a realizowany za czasów Gajewskiego. Ja byłam autorem tego projektu, a zaczerpnęłam pomysł właśnie ze współpracy z samorządów. Powiat suwalski zaprosił m.in. przedstawiciela turystyki samorządu suwalskiego na wyjazd do Warmiulic i tam zobaczyłam ścieżki rowerowe w pasie drogowym. I ten mój projekt dotyczył budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym, czyli w kierunku Wigierskiego Parku Narodowego do Starego Folwarku, w kierunku Płocicna, w kierunku Jeleniewa. To był jeden element tego projektu. I drugi człon to były ścieżki rowerowe wokół Arkadii powstania Eurofinkingu. I trzeci budowa całorocznego lodowiska jako produktu, który by podbił atrakcyjność przyjeżdżających do nas. No tego lodowisko nie powstało. Ten projekt dzięki Bogu przeszedł. Jeszcze w tamtym czasie, to może taka ciekawostka, ale przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjechali do Białegostoku i zaprosili liderów, projektodawców tych projektów, żeby oni koncepcję przedstawili. I wtedy przeszedł ten projekt samorządu suwalskiego, rozwój turystyki w otulinie i Eli Niedzielko SIRT-u jako modelowy system ścieżek rowerowych. Innowacyjność jego polegała też na tym, że podpisał samorząd suwalski, postarałam się o poparcie tego projektu wszystkich gmin z terenu tutaj powiatu suwalskiego oraz euroregionu Niemen. I to była taka wzorowa, modelowa współpraca w tym zakresie. No i wtedy pojawiła się taka definicja roweru do ruchu lokalnego również w mieście. To teraz można mieszkać w Sejnach i na rowerze dojeżdżać do Sejna. Patrzcie Państwo, jak pięknie się ten projekt rozwinął, bo ścieżkę mamy aż do Sejn, prawda? To jest niebywałe, że to, co już wcześniej wspomniałem, że samorządy budują drogi, to budują też ścieżki rowerowe. No, internet trzeba. Nie, proszę. Zamykamy temat. Drodzy Państwo, czy są może pytania jeszcze? Jasno? Tak przychodzi do głowy przy tej rozmowie, bo to nie tylko chodzi o Wigierski Park Narodowy, ale może macie jakieś nasi goście. Nie pomysł, ale jakieś spojrzenie na to, bo przychodzi mi do głowy, że właściwie ta turystyka na tym terenie jest troszkę inspirowana przez wydarzenia zewnętrzne jednak. Czyli moje pytanie, może właśnie pytanie, czy takie, no powiedzmy, zagadnienie jest, ile procent, a zaraz powiem, o co mi chodzi, ile procent w cudzysłowie zwabiania turystów mają lokalne inicjatywy, a ile, no nazwijmy to wydarzenia zewnętrzne, bo przypominam sobie, tak, po wizycie papieża ruch turystyczny podskoczył diametralnie. Nie była to działalność tutaj wewnętrzna, tylko raczej powiedzmy zewnętrzna. Otwarcie granicy na Litwę, prawda? Wtedy wszyscy zaczęli zjeżdżać do Suwałk, penetrować tutaj ten rejon, bo to był etap wyjazdu na Litwę. Z kolei, tak jak tutaj Maciek poruszył temat, znowuż wydarzenie zewnętrzne, czyli no, powiedzmy mit przesmyku suwalskiego powoduje dołek. Prawda? Dół, nie dół, to jest dół. Okej, w porządku, ale właśnie, czyli te wydarzenia zewnętrzne mocno wpływają jednak na to, a zaczynam się zastanawiać, na ile właśnie te wewnętrzne mogą tą sprawę albo odwrócić, albo inspirować, tak? Czyli rozwój ścieżek rowerowych, agroturystyki i tak dalej, i tak dalej. Powiem, jak przewodniczący komisji sejmowej, to nie było pytanie. Pytanie. Dobra, to było stwierdzenie. Nie, ale jest pytanie. Jest, jak było o proporcje, nie?
Czy tutaj, choćbyśmy się bardzo, przepraszam, prężyli i ściskali, to jednak nie przeskoczymy pewnych rzeczy, a nawet jak się nie prężymy i nie ściskamy, to wizyta papieża albo otwarcie granicy na Litwę robi robotę. No nie jesteśmy bańką, podlegamy wpływom zewnętrznym i będziemy zawsze podlegać. Mamy pewną możliwość promocji i pewnego zwiększenia naszymi wewnętrznymi działaniami, ale w pewnym momencie się odbijamy od jakiegoś sufitu i pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No, nie wiem, czy uda się nam Europę przekonać, że przesmyk suwalski to jest tylko wymyślone jakieś pojęcie, które nie ma odzwierciedlenia, bo jak słyszę, jak turyści przyjeżdżają i albo nie przyjeżdżają, bo coś tam, bo słyszą, że tu jest najbardziej niebezpieczne miejsce. Na pewno nam nie przysłuży się, jeżeli nasi najwyżsi politycy mówią o najniebezpieczniejszym miejscu w Europie, to na pewno nie. Także na to nie mamy wpływu. Natomiast oczywiście własnymi działaniami możemy sytuację poprawiać, promocją, ale z mojego punktu widzenia, no najważniejszą chyba rzeczą, dla której do nas ludzie przyjeżdżają, to są warunki naturalne. Jednak informacja w internecie, w różnych mediach jest, no ludzie generalnie wiedzą, co to jest Suwalszczyzna, że to są cudowne jeziora i lasy. I to jest ten magnes, który ludzi. No i jeszcze ta cisza cały czas, proszę Państwa, z maturami. Ale są różne działania lokalne, żeby jednak podnieść tę atrakcyjność. Oczywiście jest niezbędne. Wójt Laskowski chciał nadsypać górę rowerską 1,50 m, żeby wywyższyć te góry. Takim przykładem działania naszego lokalnego to jest szlak Green Velo, do którego ja miałem bardzo sceptyczne, przyznam się, podejście i nie bardzo wierzyłem w sukces. Ponieważ cały czas uważam, że akurat przez Suwalszczyznę to on przebiega w miarę dobrze, natomiast jak prześledzić ten szlak na całej swojej długości, to jego przebieg w niektórych miejscach, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, jest kuriozalny, ale to nie zmienia faktu, że to przyciąga całe mnóstwo rowerzystów, którzy muszą przebiegać ten szlak. Osób, które przyjechały cały szlak. No tak, i to wielokrotnie. A jedną niewiastę, na tę niewiastę zresztą panią kapitan lotnictwa, ona przyjechała ten szlak, nawet ją dwa razy gościłem w domu, bo to jest akurat prywatnie związana z rodziną mojej synowej. Także są takie osoby, które na rowerze pokonują gigantyczne odległości. Nawet sobie, jeden Francuz na rowerze z bambusu tu przyjechał. Znaczy ja cały czas uważam, że żeby turystykę u nas rozwinąć, taką, która będzie służyła nam, ale też nie będzie zbytnio szkodziła przyrodzie, to wymaga ogromnych pieniędzy, ogromnego zainwestowania i to nie w skali tylko samego parku Narodowego Wigierskiego czy Suwalskiego, ale o tym to trzeba myśleć w skali wszystkich samorządów. Jeżeli powstanie cudowna sieć ścieżek rowerowych i po całej Polsce się rozejdzie informacja, słuchajcie, tu jest dla rowerzystów tak, są świetne kwatery, można sobie jeździć bezpiecznie, to ludzie przyjadą. Przyjadą, ale teraz mamy... Proszę Państwa, czy, no właśnie, bo ciągle to się przewija. Czyli tak naprawdę samorządy nie stworzyły takiego produktu lokalnego, bo na Białystok, mówię to głośno, nie bardzo można liczyć, żeby oni nas to chcieli promować. No bo poza pięknym Siłynówki, to w okolicach Białegostoku jeszcze jest co? W zasadzie nie wiadomo, prawda? Ale można tak Białystok jest. Ale teraz my musimy też, nie możemy odrzucić jeszcze takich dwóch czynników, militarny i ekonomiczny. Niestety mamy kryzys ekonomiczny, który znowu wpędza nas w ten dołek turystyczny tutaj, jeżeli chodzi o turystykę przyjazdową na Suwalszczyznę. I mamy te zasieki na granicy z Białorusią, gdzie w tej chwili są obostrzenia, tak? I prawda jest taka, że niestety kwaterodawcy z tego obszaru boją się, że turyści nie będą w tym sezonie do nich przyjeżdżać. A prawda jest taka, że jeżeli przyjadą gdzieś tam do Hajnówki, czy Sutraśla, czy do Augustowa, to zahaczają też o nas, o Suwałki, o Wigierski Park. Bo tu nie można tak mówić, że przyjeżdżają do województwa podlaskiego, to tylko do Wigierskiego Parku, czy tylko na Jezioro Necko. Nie, no bo jednak mają dobre samochody, znają te szlaki, jest to Green Velo. Ale też trzeba powiedzieć, że bez dalszej promocji inwestowania w Green Velo, to już umiera śmiercią naturalną, bo niestety infrastruktura niszczeje i nie jest promowane, więc to już za chwilę będzie kompletna klapa, jeżeli się nie zrobi czegoś więcej, czyli trzeba znowu pracować u podstaw, żeby samorządy zrozumiały, że muszą współpracować, żeby powstawał ten produkt dla turysty, który tutaj zechce przyjechać.
bo dalej do pokonania ma jakąś tam trasę. Może tak, proszę Państwa, musimy powoli już kończyć. Znaczy ja mogę jeszcze dodać, skoro ja mam jeszcze jedno pytanie. Tylko powiem parę zdanie do tego, co Alicja powiedziała. Naszą słabością jest to, że nie mamy takiej silnej organizacji, która by koordynowała turystykę w skali całej Suwalszczyzny. Jedyną taką instytucją, organizacją był SIRT. Niestety go już nie ma. Natomiast to, co jest, to są lokalne suwalskie, suwalska, augustowska organizacja turystyczna. One są bardzo słabe, nie mają funduszy i nie ma też koordynacji w skali właśnie całej Suwalszczyzny, bo jeżeli rozwijać turystykę mądrze, to trzeba ją rozwijać w skali całej Suwalszczyzny. Są pytania, Pani Prezydent? Ja, Alicja, mam pytanie do Ciebie. Czy nie uważasz, że można byłoby odbudować narzędzia pod tytułem, ja mówię teraz o tych dzieciakach, o których Pan mówi, bo jeżeli my się nie weźmiemy naprawdę z edukacji, a my mówimy, co jest, czy w szkołach nie można byłoby tych kół turystycznych właśnie pod patronatem Wielkiego Parku Narodowego jakoś odbudować, skoro nie ma PTTK na przykład tej działalności, wyedukować, najpierw trzeba oczywiście nauczycieli, a potem to przenieść, bo jeżeli się tyle rzeczy ze szkół, że tak powiem, powiem też kolokwialnie, wygoniło, że nie ma prawa to być w szkołach, tylko jest tak i tak, a są plany przecież wychowawcze, piszemy, zatwierdzamy, prawda, tam, a tam nic nie ma na ten temat, tylko do edukacja zdrowotna za chwilę będzie szalała, oczywiście, dobrze, że to wraca, bo znam te wszystkie programy z lat 80., bo byłam kuratorem, a jeżeli dzisiaj nie można, to byłoby, nie widzisz tego przez właśnie patronat tutaj. Ja z przyjemnością taki przedmiot, który był, a nie wiem czy jest, bo ja tego nie śledzę, reformy oświatowej, był taki przedmiot ścieżka regionalna. Był. I to musi to wrócić. To musi, inaczej nie ma. To musi wrócić aktywnie, tak? Tak. Na tym nie można odradzać lekcji z matematyki, z polskiego i tak dalej. Tylko trzeba po prostu zainteresować młodzież tym regionem. W ogóle młodzież w szkołach jest jakby pod kątem tego patriotyzmu lokalnego, takie ja mam przynajmniej odczucie, jakby wyalienowana. Oni nie wiedzą, co to jest program obywatelski, oni nie wiedzą, nie znają tych ścieżek, nie znają nas. A patriotyzm to jest ta nasza przyroda. Ta ścieżka regionalna to jest tylko godzina w tygodniu, ale to powinno być inaczej prowadzone. To powinny być wizyty w Wigierskim Parku, w Muzeum Wigier, w Suwalskim Parku. A jak tego nie weźmie ktoś, na przykład jak Pan, to nie wróci, nie powalczy. Ja myślę, że... Czy my musimy to wszystko robić? No właśnie chciałem powiedzieć, że... Ja nie wiem, ja widzę tylko Państwa teraz. Miarą słabości organizacji turystyki w skali Suwalszczyzny jest to, że na przykład Wigierski Park Narodowy jest postrzegany jako najsilniejszy taki organizm właśnie opinii turystyki. Tak, my nie jesteśmy tak naprawdę do tego powołani. Naszym zadaniem jest mądrze udostępnić park turystom, natomiast cała sfera organizacji turystyki to nie powinna być w naszych rękach. Ale jak tego nie zaczniecie choć trochę, to komu będziecie to udostępniali? My tworzymy, może Pan dyrektor powie, to tworzymy tak naprawdę miejsca koncentracji ruchu turystycznego po to, żeby się turyści nie rozwozili po całym terenie, tylko się skupili w tym Muzeum Wigier, poszli do Janny na zajęcia to na słupie. Teraz to zrozumiałam. I nam też bardzo zależy na tym, żeby pięknie, harmonijnie turystyka się rozwijała na samej Suwalszczyźnie, bo wtedy ci turyści nam się trochę bardziej rozgęszczą, rozejdą i nie będziemy mieli też u nas wielkiego tłumu. A to jest... No i one tego nie czują, nie rozumieją tego, to będzie i niestety, no. To jest większy problem. Edukacja, też waszą zadanie. Robimy to na miarę z naszego wolności. Jak rozmawiamy o tym, co było kiedyś i jak to się zmienia i jak jest, czy jest lepiej, czy jest gorzej, to takie dwa tematy mi przychodzą do głowy i wydaje mi się, że jest to ważne. Pierwsza sprawa to szlak czarny tańczy i spływy kajakowe i na przykład ja byłam bardzo miałam bardzo duże, nie wiem, no duże uznanie, jeżeli chodzi o taką sieć stanic wodnych, która była zrobiona przez PTT. I uważam, że były świetnie. Słucham? Przed wojną. Przed wojną jeszcze, właśnie. I wydaje mi się to bardzo dużym problemem i dużą stratą, że to zostało zagubione. Ale teraz naprawdę.
turystykę w każdej wiosce. Właśnie o to chodzi, że zupełnie inaczej się zmieniła ta turystyka i kajakarstwo. Nieraz też o tym myślę, że no. Dlaczego te spływy kajakowe były takie popularne, albo były stanice? Od stanicy do stanicy one były czy lepsze warunki, czy gorsze, ale były. A w tej chwili znowu to zostało albo sprywatyzowane, albo zamienione na jakiś inny obiekt, jak na przykład tutaj rozpadło. Albo się rozpadło, albo się całkowicie rozpadło. Teraz tak, inna i dzisiaj klient ten nie czuje tego wszystkiego tak jak kiedyś. To było od lat takie samo. Tak, w tym samym miejscu się wynajmowało kajak, w tym się oddawało i to było znane. A teraz. Mam jest taki guru kajakowy. Jest to obecny jasno, który napuliłem. No niestety tylko myślę troszkę, że wpłynie się wjedzie na kajaku do tego piętra. Właśnie, jaka jest twoja ocena? Bo jedyna osoba, którą zna, która ma kajak dla każdego członka rodziny, to jest ty, bo. Znaczy, oczywiście bardzo mi żal stanic wodnych, bo to była tradycja, to były piękne miejsca, ale to jest to, co mówiliśmy w ogóle o PTT-ku. To jest efekt upadku PTT-ku. PTT-ek cały czas ma to w swoich rękach, sam tego nic z tym nie robi. To są co najwyżej jakieś dzierżawy. Wiadomo, że dzierżawca nie zrobi tam niczego nowego. To jest rzecz, taka sytuacja trochę patowa, jak nasz PTT-ek niestety w starym folwarku. Natomiast na miejsce tych stanic, jak sami powiedzieliście, powstała ogromna liczba fajnych, prywatnych stanic nad Czarną Hańczą. Jeżeli ktoś chce sobie przepłynąć Czarną Hańczę cały szlak, nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby wypożyczyć kajak i zanocować w fajnym miejscu. I pod tym względem jest super. Ale to jest zupełnie co innego. Ja przepraszam, że to tradycja. Jeżeli ja mogłabym jedną rzecz powiedzieć, bo to jest zdanie naszych gości, którzy, nie wiem, tydzień temu płynęli kajakiem. I powiedzieli, wszystko fajnie, tylko żeby wyjść na brzeg i po prostu usiąść na trawie, to musimy zapłacić. No niestety to się skomercjalizowało. Nie ma czegoś takiego, za wyjątkiem niektórych miejsc udostępnianych przez Park Widzielski, nie wszystkich, bo jeżeli jest takie pole dzierżawione przez jakąś osobę prywatną, to ta osoba już pobiera po 2 złote od osoby za to, że ktoś wyjdzie na brzeg. Proszę Państwa, jednak muszę to przerwać. Ty, ale nie jest takie wszędzie. Zawsze rozmowa. Teraz nie uczestniczę. Ja chciałabym pogadać z innymi dyrektorami, aby stworzyć coś na kształt takiego seminarium, czy może konferencji związanej z turystyką, bo wykraczam poza ramy naszego spotkania. Ja proszę Państwa, będę powoli kończył, ponieważ obawiam się, że będziemy mieli przykład zwycięstwa prywatu materii nad duchem, bo widzę, że Leżak, który ma kilkadziesiąt lat, już pod kolegą Jarosławem powoli się ugina i kilkadziesiątego finału. Proszę Państwa. Ale ja muszę jeszcze drugą rzecz powiedzieć, bo to też jest bardzo ważne. Nie, bo mam 2 przemyślenia, chciałam się podzielić. Druga sprawa to jest taka, jeżeli chcemy, żeby uaktywnić turystów takich bardziej, no, powiedzmy kwalifikowanych, to i taką turystykę, to no, wykluczenie komunikacyjne to całkowicie neguje. Bo jeżeli chcemy grupę dzieci osadzić gdzieś w jakimś miejscu, takich harcerskim, i one mają wędrować i coś poznawać w parku, to nie zrobią tego, jeżeli nie będą miały autobusów, które mogą wsiąść i gdzieś dojechać. I tak samo każdy, nie wiem, ktoś, kto idzie z plecakiem, to nie zawsze musi dojeżdżać samochodem. Znowu docieramy do punktu, że różne ekipy rządowe i ta obecna, no i ta, która była, mówiły to samo, że przygotują takie autobusy, które dojeżdżają wszędzie. Tak się nie stało. Proszę Państwa, musimy je tak skończyć. Myślę, że trzeba będzie. Ja mogę jeszcze jeden element wrzucić. Tak? Słuchajcie, chciałem powiedzieć o pewnej historii, która się zdarzyła w 1993 roku, jak zostałem dyrektorem Cebalskiego Banku Krajobrazowego. Usilnie chciałem wydać jakiekolwiek pierwsze wydawnictwo, cokolwiek mieć dla turystów. No, marzyłem o mapie, ale nie miałem na to środków. Byłem człowiekiem, który tutaj gdzieś tam skądś przyjechał, nie znałem w sumie nikogo w Suwałkach i tak błąkałem się i jeździłem. I trafiłem właśnie wtedy do Alicji. Dziękuję, od razu to poznałam. Przedstawiłem jej problem
że chciałbym wydać mapę, jak ma pieniędzy. Ja nic, ja z uśmiechem powiedziałam, wspaniale, ja mam pieniądze. I to ta pierwsza mapa została wydana właśnie dzięki wsparciu finansowemu, które wtedy zachowałeś. Tak, jest, także trzymam tutaj pamiątkę. Alicja, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Aż mi się łezka wokół zakończyła, tyle lat temu. Jednak Janek zawsze już mówi, że tak dopasować do sytuacji, coś więcej do mnie. Ale było grzeczne, dlatego było grzeczne, miło rektorowi. Dobrze, dziękujemy bardzo Państwu i Panu rektorowi Maćkowi. To znaczy, ja dziękuję bardzo za przybycie. Mam nadzieję, że Państwo znajdą czas, żeby spotkać się z nami 12 lipca, to już jest na sztywno. Tematem tym razem temat będzie zupełnie inny, bo będziemy mówili o osobach, które w większości już z tego padołu łez odeszły, czyli o twórcach, różnych twórcach, którzy, bo my zawsze mówimy o takiej czasami sztywnej materii, czyli jakichś tam biznesach, polityce, takiej czasami może nie do końca zrozumiałej. Tym razem będziemy mówili o poetach, o tych, którzy są z suwalszczyzną związani, o Herbercie, o Moczulskim, ale też o tych starszych twórcach, na przykład o kuzynie tu obecnego pana Nowalskiego, bez którego nie byłoby spisanych legend, na przykład o Sieli Wigierskiej, prawda? Tak. Także będziemy o tym mówili, ale też powiemy o tych ludziach, którzy się zasłużyli na Suwalszczyzny, na turystyki, jak na przykład Wiktor Wnikajtis. No to różne osoby. Będzie to spotkanie prowadzone przez księdza Sawickiego oraz Zbyszka Fortunowicza i oczywiście pewnie przy jakimś tam małym udziale innych osób z zewnątrz, także serdecznie zapraszam do tej sali 12 lipca, pewnie też panie dyrektorze na godzinę. Panie kierowniku, akurat to jest termin Suwalskiego Festiwalu Bluesowego. I tu znowu się... Właśnie, bo ja jeszcze chciałem powiedzieć o Festiwalu Bluesowym, że to jest bardzo fajna rzecz, która ściąga dużo ludzi. Pani Alicji też właściwie może nie pytanie, ale co zrobić, żeby on tak troszkę mnie przygasł? No właśnie, ubiegłoroczna edycja pokazała, że coś się dzieje nie tak, że on troszeczkę przygasa, czy zmiana lokalizacji, czy zmiana wykonawców, czy też zmiana kadr realizujących projekt. Suwałki Blues Festival. Ja już tego soku już półtora roku nie dożyć. Dajcie skończyć. No. Suwałki Blues Festival okazał się znakomitym produktem lokalnym, który podbił tutaj rozwój restauracji i rozwój hotelarstwa. I też wykreowaliśmy festiwal znany w skali kraju i zagranicy. Wszyscy to rozumieją. Teraz jesteśmy znowu to, co napisaliśmy w strategii rozwoju tego produktu wiele lat temu, pierwsza edycja, tutaj 2013 rok, że kiedy budżet tego festiwalu przekroczy 1 000 000 zł i zorganizujemy 10 edycji, to trzeba usiąść do okrągłego stołu i się zastanowić, w jakim kierunku rozwijać ten produkt, bo zawsze istnieje w marketingu coś takiego jak zmierzch rozwoju danego produktu. Nie można cały czas powielać tej samej. Nie wiem, czy pamiętasz sytuację sprzed kilku lat, kiedy do mnie zadzwoniłaś jako jeszcze nie szef soku, tylko naczelnik Wydziału Kultury, bo powstał problem wśród radnych. Dlaczego ta gitara, która jest przy wieście, jest taka zardziała. Mówi, co sądzisz, jak to pomalować? Ja mówię, no co, jak polować, to tylko na różowo, nie, żeby się wszystkim podobało. Ja mówię, i wtedy ja wyłuszczyłem, no, napisałem ci całą wyłuszczenie tej toni, to się, tu jest chropawe, zardziała, jak plus. Znaczy, ten problem ze zrozumieniem jest ogromny, a to, że niestety Nikifor polskich kompozytorów, czyli Moniuszko, nie grał plusa, to jest ten problem, że dyrektor soku tego nie rozumie też. Także tak samo nie lubi to, żeby plusa. Gitara nie zamalowała na różowo. Proszę Państwa, to się wykasuje, nie będzie tego. Nie będzie tego. To jest też w kwestii turystyki, to jest naprawdę dużo. Mamy przykład. Mam język muzyczny, ale związany z tym, że stworzyłem czy przywołałem na świat muzyka, który gra koncerty. Ale teraz chciałem oddać głos panu profesorowi, który jak przystało na porządnego matematyka, ma zdolności artystyczne i gra.
Panie profesorze, gdyby pan mógł powiedzieć dwa zdania. Troszeczkę z boku stawiam. Ja oczywiście zaprosiłem pana prezesa i panią na jutrzejszy koncert do pani Alicji Oroszkowskiej, do salonu na ulicy Głodnej. I ja również właśnie korzystając z możliwości troszeczkę ogłoszenia tego, zapraszam wszystkich państwa, jeżeli byście znaleźli chwilę czasu o godzinie 17:00, a w programie jest, wydaje mi się, atrakcja. To jest cykl pereł muzycznych i taką perłą muzyczną są utwory Chopina, to znaczy mazurki Chopina, dokładnie rzecz biorąc, zresztą znane nam utwory fortepianowe, natomiast one będą wykonywane w wersji wokalnej. I to już jest coś nowego. Zapraszam właśnie na ten koncert na godzinę 17:00. Śpiewać będzie... Ulica Chłodna. Tak, ulica Chłodna 12. W Suwałkach oczywiście, tak. W Suwałkach i będzie śpiewała moja koleżanka, pani Edyta Nowicka, która za chwileczkę właśnie tutaj pociągnie. Czyli w mieście pomiędzy Liwieckim Parkiem a Suwałskim Parkiem. Proszę państwa, ja dziękuję bardzo. Zapraszam tutaj na koncert. Dziękuję bardzo.